Witajcie, nazywam się Sokołowski Łukasz. Chciałbym wam powiedzieć dzisiaj bardzo dobrą nowinę. Poznałem Boga. Realnie. To jest taki Bóg, który wchodzi do twojego życia, jeśli ty tego chcesz. I On potrafi mega rzeczy zrobić w twoim życiu. Ja wam dzisiaj powiem, co Bóg zrobił w moim życiu. Byłem człowiekiem zakompleksiony, byłem człowiekiem, który miał depresję, byłem człowiekiem, który nie potrafił wychodzić i normalnie rozmawiać z ludźmi, bo się ich bał. Byłem człowiekiem, który bał się w ogóle wszystkiego. A dzisiaj jestem człowiekiem, po tym jak poznałem Boga, który może wszystko. A dobra nowina jest taka, że 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za mnie, tak samo jak i za ciebie. Za każdego. Z osobna. On przybił na grzech, na krzyż prawo. On przybił choroby. On przybił zniewolenia. Możesz żyć wolnym życiem. Możesz być wolnym człowiekiem. Jeżeli chcesz, przyjął dzisiaj Jezusa. Przyjdź, pomodlę się o ciebie. Będziesz wolny i będziesz zdrowy. Jeżeli chcesz uwierzyć w to, co ja uwierzyłem, to przyjdź. Będziesz człowiekiem szczęśliwym od dzisiaj. I będziesz człowiekiem, który pójdzie do nieba. Ja kiedyś chodziłem do kościoła katolickiego przez 20 parę lat. Aktualnie mam 26. I w ogóle mam wujka księdza, którego pozdrawiam. Nikt mi nie powiedział tak naprawdę, jaki jest Bóg. Ja myślałem, że Bóg jest taki jak ci ludzie, którzy chodzą do kościoła, siadają w ławki i tak naprawdę wychodzą po godzinie i nie wiedzą, co się dzieje. Dalej żyją swoim życiem. Ja myślałem, w ogóle patrzyłem na to i wiedziałem, że coś jest nie tak. Ja nie chciałem chodzić tam już, nie chciałem znać tego Boga, w którego oni wierzą. Ja szukałem tego Boga. Szukałem Go całym swoim sercem. A jak zawsze, jeżeli szukasz Boga, to On odpowiada. On jeszcze nikomu nie powiedział nie, kiedy ktoś do niego przyszedł. On zawsze jest na tak. On jest dobrym Bogiem, który, jeżeli tylko chcesz, wejdzie do twojego życia i zamieni je w niekończące się szczęście, które tak naprawdę możesz te życie przeżyć, nie martwiąc się, nie bojąc się, że ktoś cię źle oceni, że ktoś cię wyśmieje. W ogóle to wszystko mija. Jeżeli chcesz poznać, jeżeli ty z tym Bogiem chodzisz, to wszystko mija. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej. Widzisz więcej rzeczy. Potrafisz więcej rzeczy. Uświadamiasz sobie, kogo masz w sobie. Uświadamiasz sobie, że wielki Bóg mieszka w tobie. I ty możesz to samo, co Jezus. I rzeczy większe. Możesz to samo. I to nie jest tak, że tylko wybrańcy mogą. Każdy może. Bo Jezus umarł za każdego. Nie ma wyjątków. Jezus umarł, bo tak kochał człowieka. Tylko musisz sobie uświadomić, że życie bez Boga prowadzi cię do piekła. Przykro mi, ale tak jest. To jest prawda. Musisz żyć z Bogiem, jeżeli chcesz być pewny tego, gdzie pójdziesz po śmierci. Jeżeli dzisiaj nie jesteś pewny, przyjdź, pomodlę się o ciebie. Jeżeli chcesz uwierzyć, to dziś jest ten dzień. Dziś przybliżyło się do was Królestwo Boże. Zachęcam cię do tego dzisiaj. Nie odwlekaj tego. Amen.